Już, daj mi wejść ten. O Jezu, co za nuda, to ja w połowie tego zdania zasnę. Szanowni Państwo, ja nazywam się Mikołaj Pietrzak, jestem dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dzisiaj po raz pierwszy w nowej formule proponujemy Państwu wideo raport, który będziemy starać się Państwu udostępniać mniej więcej raz na miesiąc, tak by Państwu ułatwić pozyskiwanie informacji o tym, co się dzieje w naszej Izbie. Zaczynamy od bardzo dobrej informacji. Nasza drużyna narciarska, adwokatów i aplikantów zajęła pierwsze miejsce w 34. Mistrzostwach Adwokatury w Narciarstwie. Po raz pierwszy od 10 lat zwyciężyliśmy. Proszę Państwa, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim naszym wspaniałym narciarzom, a przede wszystkim kolegom i koleżankom z Komisji Kultury, Integracji Środowiskowej i Sportu z Moniką Rajską na czele za wielką pracę i za organizację nie tylko drużyny, ale całych mistrzostw. Izba Adwokacka w Warszawie była współorganizatorem bardzo ważnej konferencji, która odbyła się w Katowicach z udziałem Izby Adwokackiej Katowickiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Konferencja odbyła się 3 marca i dotyczyła rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie reprezentował pan mecenas Łukasz Aranowicz, za co bardzo mu w tym miejscu dziękuję. O rozproszonej kontroli konstytucyjności rozmawialiśmy także w trakcie spotkania z panią profesor Ewą Łętowską z okazji Dnia Kobiet. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli na spotkanie, a przede wszystkim pani profesor Ewie Łętowskiej. Okręgowa Rada Adwokacka podejmuje bardzo wiele inicjatyw prospołecznych. Bardzo ważną inicjatywą był pierwszy dzień edukacji prawnej organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Justitia i Sądem Okręgowym w Warszawie. Odbyły się z udziałem adwokatów spotkania z uczniami, lekcje dla uczniów szkół licealnych, gimnazjalnych, porady prawne dla seniorów, konsumentów. Zachęcam wszystkich do udziału właśnie w tego rodzaju akcjach w przyszłości. Kolejne ważne akcje społeczne to projekt antysmogowy. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi podjęliśmy się próby stworzenia rozwiązań ustawowych, które pozwoliłyby redukować problem, który zaatakował właśnie mieszkańców Warszawy, który stał się widoczny tej zimy. Problem związany z zanieczyszczeniem powietrza. Kolejny ważny projekt prospołeczny to projekt Na Granicy. 14 adwokatów warszawskich pro bono zgłosiło się do pomocy tym, którzy pomocy tej najbardziej potrzebują. Osobom, które starają się o status uchodźcy na polskiej granicy przy przejściu Terespol-Brześć. Adwokaci pojechali na granicę i starali się o dostęp do swoich mocodawców i w tej chwili kontynuują pracę, by egzekwować ich prawa i wolności. Bardzo serdecznie dziękuję kolegom i koleżankom, którzy pro bono oferowali swój czas i swoją wiedzę, a w szczególności dziękuję adwokat Sylwii Grygorczyk-Abram za koordynację. Przynosicie naszej Izbie chwałę i dumę. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy konkurs krasomówczy odbył się pod nową nazwą konkursu krasomówczego imienia Marka Kotarskiego. Marek Kotarski był wybitnym adwokatem, niezwykłym karnikiem i świetnym krasomówcą. Dlatego Okręgowa Rada Adwokacka postanowiła upamiętnić go, nadając jego imię konkursowi krasomówczemu aplikantów adwokackich. Komisja do spraw współpracy zagranicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz sekcja prawa amerykańskiego i brytyjskiego zorganizowała niezwykłe wydarzenie, konferencję i wykład pana Petera Goodmana. Wydarzenie było spektakularne, odbyło się w języku angielskim i przy wielkiej frekwencji zarówno studentów, jak i adwokatów i aplikantów adwokackich. Bardzo dziękuję panu mecenasowi Wojciechowi Bagińskiemu i panu mecenasowi Michałowi Wawrykiewiczowi za ciężką pracę i za organizację. Sekcje tematyczne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej organizują bardzo wiele wydarzeń. Między innymi sekcja prawa karnego i postępowania karnego zorganizowała
ważne spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Warszawie, panem sędzią Igorem Tuleją i panią sędzią Katarzyną Capałowską. Spotkanie dotyczyło spraw transgranicznych, europejskiego nakazu aresztowania, ekstradycji. Bardzo dziękuję pani mecenas Urszuli Podhalańskiej, przewodniczącej sekcji prawa karnego i wszystkim kolegom i koleżankom z sekcji za organizację tego spotkania. Kolejne super wydarzenie organizowane przez sekcję to konferencja o kredytach hipotecznych, która odbyła się w marcu. Konferencja została zorganizowana przez sekcję prawa bankowego i finansowego oraz prawa handlowego i gospodarczego. Bardzo wielkie podziękowania należą się pani mecenas Beacie Paxford i panu mecenasowi Kamilowi Schmidtowi. Kolejne ważne wydarzenia w ramach sekcji to spotkanie związane z coworkingiem, zorganizowane przez Annę Atanasow, bardzo pani mecenas dziękuję, oraz spotkanie zorganizowane przez sekcję arbitrażu i mediacji dotyczące rozstrzygania sporów korporacyjnych w arbitrażu. Tu się należą ogromne podziękowania mecenasowi Łukaszowi Wydrze. W marcu został rozstrzygnięty konkurs na plakat adwokacki Adwokat Profesjonalista. Wygrał plakat stworzony przez pana Andrzeja Tchorzewskiego, ale wszystkie plakaty zostały udostępnione na Facebooku. Obejrzeć te dzieła, wszystkie są naprawdę ciekawe. Niektóre zaskakujące. Plakaty te zostaną wszystkie wykorzystane teraz w akcji związanej z budowaniem wizerunku i rozpoznawalności adwokatury warszawskiej. Bardzo chcę podziękować panu Wojciechowi Brewce, panu Józefowi Oraczewskiemu, artystom, którzy uczestniczyli w naszej komisji konkursowej oraz wszystkim kolegom i koleżankom z komisji wizerunkowej, którzy zaangażowali się w ten projekt. Rzecznik Praw Obywatelskich zaoferował tylko członkom naszej Izby, aplikantom naszej Izby, możliwość udziału w stażu w departamencie, który zajmuje się prawem karnym wykonawczym. To jest niezwykła okazja, by na zasadach dobrowolności ci, którzy mają czas, zapoznali się z pracą Rzecznika Praw Obywatelskich i z meandrami prawa karnego wykonawczego. Kolejny staż udostępniony członkom naszej Izby to staż w Izbie Adwokackiej w Paryżu. Propozycja ta kierowana jest do młodych adwokatów, którzy władają językiem angielskim lub francuskim. Okręgowa Rada Adwokacka postanowiła wesprzeć kandydatów, którzy zostaną wybrani, niewielkim stypendium w wysokości 1000 zł, by pomóc z poniesieniem kosztów przelotu i pobytu. Powinni Państwo też wiedzieć, że coraz częściej Okręgowa Rada Adwokacka spotyka się z próbami naruszenia tajemnicy adwokackiej w stosunku do członków naszej Izby. Proszę, by Państwo zawsze, w każdym przypadku przeszukania, próby przesłuchania, próby uchylenia tajemnicy adwokackiej lub obrończej, powiadamiali Radę, mnie osobiście. Naszą powinnością jest reagowanie na każdy taki przypadek. Tak robimy i w miarę możliwości zapewniania obecności członka Okręgowej Rady Adwokackiej w czynnościach, które wiążą się z zagrożeniem dla tajemnicy adwokackiej. Tylko w tym miesiącu spotkaliśmy się z 9 takimi przypadkami. W każdym przypadku zapewniliśmy udział przedstawiciela Okręgowej Rady Adwokackiej w czynnościach. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie pierwszego wideo raportu. Zachęcam też do zaglądania na naszą stronę internetową, a przede wszystkim bardzo serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniach samorządowych, w szczególności w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.